no, z różnych miejsc, a nie tylko kawałek, nie? Ostatnio znaleźliśmy nużeńca pod mikroskopem. Jak to się robi? Metoda jest troszeczkę bolesna, bo wyrywa się rzęsę i... Z oka? Tak, z oka wyrywa się rzęsę i bo nużeniec występuje najczęściej na skórze. Często jest po prostu w twarzy czy we włosach, na przykład w sebum. Możemy mieć w sebum nużeńca, ponieważ gdzieś z 8 na 10 osób może być zarażony nużeńcem, tyle że nużeniec się nie ujawnia. Zmiany trącikowe też mogą być wywołane przez nużeńca, ale często jest to błędnie diagnozowane. No i na rzęsie akurat był nużeniec pod mikroskopem. To jest taki mały, jak to wygląda? No gołym okiem zbytnio się to nie zobaczy, można jakiegoś takiego cieniutkiego białego, ale pod mikroskopem tak fajnie wygląda razem z nóżkami.